roku 1995 po raz drugi w najnowszej historii Polski wybieraliśmy prezydenta Rzeczpospolitej. To właśnie w tym znajdującym się za mną gmachu zasiadł człowiek, który przez najbliższe 5 lat będzie podejmował najważniejsze decyzje dla naszego kraju. Jak pamiętamy, kampania wyborcza wywołała gorące spory i dyskusje nie tylko wśród polityków, ale również wśród zwykłych obywateli. Nie było to sytuacją wyjątkową w historii polskiego parlamentaryzmu. Najbardziej bowiem napięta atmosfera panowała wokół pierwszej i zarazem najkrótszej, bo trwającej tylko 30 godzin, prezydentury Gabriela Narutowicza. Jego wybór był wynikiem powstania przypadkowej większości sejmowej. Dlatego też prezydentura Narutowicza stała się symbolem ideowego sporu o kształt II Rzeczypospolitej. Wolnomyśliciel, podejrzewany o przynależność do masonerii, człowiek daleki od kościoła katolickiego, nie ochrzcił swoich dzieci. Jednocześnie człowiek bywały w europejskich salonach, o uznanym świecie nazwisku, znający nowoczesne narody i państwa. Dla jednych był gwarantem odbudowy Polski jako nowoczesnego i demokratycznego społeczeństwa, dla drugich symbolem zerwania z narodową tradycją i kulturą. Do dzisiaj zastanawiam się, czy zabójstwo Gabriela Narutowicza, dokonane właśnie tutaj w gmachu Zachęty w grudniu 22 roku, to był efekt działań samotnego, niezrównoważonego fanatyka, czy raczej wynik posuniętych do ekstremalnych rozmiarów sporów walczących ze sobą na śmierć i życie obozów politycznych. Panie profesorze, muszę powiedzieć, że kiedy przygotowywałem się do tego programu, byłem dość zaskoczony, ponieważ wszyscy znają Narutowicza jako prezydenta, który zginął od kul zamachowca, a mało osób zna go jako naukowca, wybitnego inżyniera. Na czym zasadzała się jego sława konstruktora? Muszę powiedzieć, że to nie jest proste pytanie, ponieważ trudno powiedzieć, czy wybitniejszym był Narutowicz profesorem czy inżynierem. W moim najgłębszym odczuciu wybitniejszym był jednak inżynierem. Warto przypomnieć, że on przez długi czas nie chciał objąć katedry w Zurychu, chociaż przecież stanowisko było bardzo eksponowane i zaszczytne. Nie chciał, ponieważ prowadził wówczas wielkie, już na szeroką skalę zakrojone badania hydroenergetyczne. Za hydroenergetyką przepadał i uważał, że kariera czysto teoretyczna, uniwersytecka, no, nie całkiem odpowiada jego ambicjom. Od Narutowicza pochodzi fascynujące wyznanie wiary. Otóż powiedział kiedyś, że inżynier to misja. Inżynier przerzuca siły na wielkie odległości. Inżynier zmienia góry. Inżynier tworzy jeziora. Inżynier praktyk, nie teoretyk. Oczywiście, gdy został profesorem, swoje zadanie wypełniał jak najlepiej. Ale godzi się może wspomnieć, że bynajmniej nie przepadał za dydaktyką. To nie był typ profesora, który kocha katedrę. Jego wykłady były przykładnie krótkie, na ogół pozbawione erudycyjnych popisów, przez co wcale nie chcę powiedzieć, że mniej pożyteczne niż kolegów profesorów szwajcarskich. Można by powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Wykłady Narutowicza dlatego były cenione i lubiane, że on umiał odróżnić rzecz istotną od mniej istotnej i nigdy właściwie nie przedstawiał zagadnień inżynierskich z punktu widzenia czystej teorii. Zawsze wykład uzupełniał praktycznymi wskazówkami, radami, powoływał się na przykłady, na elektrownie, które sam budował. To też zawsze miał wielu zwolenników, choć powtarzam, nie przepadał za pracą dydaktyczną. I rzecz ciekawa, gdy w Polsce Niepodległej już chciano go powołać na katedrę budownictwa wodnego Politechniki Warszawskiej, delikatnie, acz stanowczo odmówił. Wszyscy właściwie ludzie zajmujący się polityką przyjmowali jakieś orientacje. Jedni orientowali się na państwa centralne, inni orientowali się na Rosję. Jaką orientację przyjmował Gabriel Narutowicz? Więc właśnie z tym też był pewien kłopot, bo Szwajcaria była podzielona wtedy. Generalnie rzecz biorąc, wschodnie kantony były proniemieckie, a zachodnie profrancuskie. Genewa miała orientację profrancuską, Zurych w zasadzie proniemiecką. Gabriel Narutowicz przez długi czas próbował zachować apolityczność, co mu się średnio udawało.
No bo sercem zawsze był przy Legionach. Co do tego nie mogło być wątpliwości. A jeśli przy Legionach, to i przy orientacji, która na początku uchodziła za austriacką, potem za niemiecką. Dla niego najwygodniejsza pozycja to była pozycja człowieka, który nie wiązany jest z żadną konkretną orientacją. To też był zdziwiony, gdy mimo chęci zachowania takiej bezstronnej pozycji, inni go zaczęli z orientacją na Austrię, a potem na Niemcy wiązać. Był na przykład zdziwiony, że Lubomirski składa mu różne oferty, że Rada Regencyjna chciałaby go widzieć w charakterze doradcy, może współpracownika. Słowem, że poglądy, które wygłaszał, znajdują już przełożenie, że ewentualnie mogą pociągnąć ze sobą całkiem polityczne skutki. A Narutowicz tak do końca, myślę, że właściwie do końca nie wiedział, czy on chce być politykiem, czy nie. Kiedy Narutowicz porzucił ulubioną przez siebie działalność naukową dla służby publicznej, często nazywał to spłaceniem długu moralnego zaciągniętego wobec ojczyzny w latach młodości. Myślę, że czuł pewne wyrzuty sumienia związane z tym, że kiedy inni zajmowali się działalnością polityczną lub konspiracyjną, on wolał skoncentrować się na działalności naukowej. Przyszły prezydent pierwsze ministerialne stanowisko objął 23 czerwca 1920 roku w gabinecie premiera Władysława Grabskiego. Powierzono mu kierownictwo resortu robót publicznych, jedynie na podstawie rekomendacji Stanisława Wojciechowskiego. Na Narutowicza czekały niełatwe zadania. Rządy odrodzonej Rzeczypospolitej, zajęte problemami wielkiej polityki, spychały na dalszy plan potrzeby drugorzędnego ich zdaniem ministerstwa. Mimo trudności Narutowicz urzędował na stanowisku w czasie rządów trzech kolejnych premierów. Zredukował wtedy o 25% aparat urzędniczy oraz podjął odbudowę w samym tylko roku 1921 ponad ćwierć miliona budynków, w tym warszawskich pałaców Namiestnikowskiego i Prymasowskiego. Rozpoczął projektowanie regulacji Wisły, budowę zapory na Sole oraz zbiorników wody w Grudku i na Pradze. Drugim etapem kariery politycznej Gabriela Narutowicza było objęcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Narutowicz był już wcześniej wiceprzewodniczącym delegacji Polski w Rapallo i delegatem Polski w Wilnie. Bilans jego polityki w MSZ-cie w dwóch kolejnych rządach Artura Śliwińskiego i Juliana Nowaka, jak na niepełne 6 miesięcy urzędowania, był znaczący. Narutowicz nie tylko doprowadził do podpisania wspólnych polsko-niemieckich uzgodnień ekonomicznych, lecz też stanowczo bronił Polaków na Górnym Śląsku. Najważniejszym osiągnięciem Narutowicza jako szefa dyplomacji było doprowadzenie do objęcia udziałem w wyborach terenów Małopolski Wschodniej, uznawanych przez państwa zachodnie za obszary jedynie przez Polskę administrowane. Przygotował także konferencję państw Międzymorza z Rosją w Moskwie. Panie profesorze, wiadomo, że wybór Gabriela Narutowicza na stanowisko prezydenta był wyborem dosyć nieoczekiwanym. Wyglądało nawet na to, że żaden z obozów politycznych nie jest do tego dobrze przygotowany. Czy nie jest tak, że wszyscy liczyli na to, że stanowisko prezydenta obejmie Józef Piłsudski i dlatego nie przykładali zbyt dużej wagi do tych wyborów? Do 4 grudnia 1922 roku wszyscy uważali wybór Piłsudskiego za pewny. Mówiło się, powstawały różne kandydatury Zamoyskiego, Wojciechowskiego, Ponikowskiego, Narutowicza nie wymieniano, ale to raczej tak teoretyczne rozważanie. 4 grudnia Piłsudski oznajmił, że nie będzie kandydował i wtedy zaczęto poważnie myśleć o tym, jedna i druga strona, kogo wysuną na prezydenta. A jak doszło w ogóle do zgłoszenia kandydatury przez PSL Wyzwolenia? Z inicjatywą wystąpił prezes Klubu Wyzwolenia, Stanisław Tugut, który znał Narutowicza od 1921 roku, bardzo wysoko go cenił jako człowieka wyjątkowo kulturalnego, wielkiej inteligencji i daru
stawianie właściwej diagnozy stosunków politycznych. Być może, że na obok tych walorów Narutowicza, które Tuguj widział i wysoko cenił, być może, że wpłynęło jeszcze wspólna przynależność do którejś z lóż masońskich. Tuguj był na pewno członkiem, to wiemy na pewno. Narutowicz według wszelkiego prawdopodobieństwa także był członkiem Rady Masońskiej. Być może na to wpłynęło. W każdym razie Tuguj miał duże trudności nie tylko w Sejmie, w Zgromadzeniu Narodowym, ale nawet we własnym klubie, gdzie Narutowicz był zupełnie nieznany, uważany za trochę za wielki pan, jak się wyraził Pradzier w jeden z posłów. I tutaj tylko wielki autorytet osobisty Tuguta sprawił, że wyzwolenie Narutowicza poparło. W innych klubach, w innych kołach nie znajdował poparcia. I nawet przyjaciel jego osobiście, bardzo przychylnie usposobiony do niego, naczelnik państwa Piłsudski, był przednikiem kandydatury Narutowicza. Piłsudski chciał wyboru wojciechowskiego. A jak wyglądała sama elekcja? Jak to się stało, że Narutowicz, który w pierwszych głosowaniach zajmował jedną z ostatnich pozycji wśród kandydatów, nagle został prezydentem? Rozstrzygnęło, proszę pana, czwarte głosowanie. Chodziło o to, że decydować miał wobec głosów mniej więcej równych lewicy i prawicy, decydować miał klub Piasta, Witos, klub Piasta. I teraz w trzecim głosowaniu Wojciechowski miał więcej głosów niż Narutowicz i by w czwartym głosowaniu odpadł Narutowicz, najmniej mający głosów. I wtedy kilku, zdaje się 8 czy 10 posłów z Narodowej Demokracji, z prawicy, oddało głosy na Narutowicza, żeby dostał więcej niż Wojciechowski i żeby Wojciechowski odpadł. I liczono na to, że Piast nie będzie głosował na Narutowicza i pozyskany zostanie dla kandydata prawicy Zamoyskiego. A większość chłopów jednak, posłów tych piastowskich, obawiała się wyboru największego właściciela ziemskiego w Polsce, Donata Zamoyskiego, i oddała głosy Narutowicza. Wbrew woli Witosa, to on wyraźnie o tym pisze w pamiętnikach. A jednym z takich głównych zarzutów prawicy wobec Narutowicza było to, że Narutowicz był człowiekiem niewierzącym. Nawet Leon Hein napisał też w swojej pracy o masonerii w dwudziestoleciu międzywojennym, że nie ochrzcił swoich dzieci. Jak z tym było naprawdę? Narutowicz w Szwajcarii deklarował się jako bezwyznaniowy. Pogrzeb jego żony w 1920 roku był czysto laicki, bez udziału duchownych. I tak uchodził za człowieka zupełnie niewierzącego. Ale tutaj zachodzi sprawa wymagająca wyjaśnienia, właściwie dopowiedzenia. 15 grudnia, przed dzień śmierci, Narutowicz w Belwederze, już jako urzędujący prezydent, odbył dłuższą, prawie godzinną rozmowę z kardynałem Kakowskim. Rozmawiał najpierw o sprawach politycznych, stosunki między państwem a Kościołem, jak sobie wyobraża, jak będzie stosunkował się. Później opowiedział kardynałowi swoje życie w Szwajcarii, jak tęsknił do Polski, jak chciał wrócić do Polski, i w pewnej chwili poprosił kardynała o błogosławieństwo, ukląkł na oba kolana i klęcząc na oba kolana przyjął to błogosławieństwo. Kardynał od swojego siostrzeńca, który był ministra Osowskiego, który był współpracownikiem, przyjacielem Narutowicza, słyszał, że Narutowicz wstając rano zawsze robi znak krzyża. To przypuszczam było w ostatnich miesiącach, czy w ostatnich latach, w każdym razie po 1920 roku. Przyjmując godność pierwszego prezydenta Polski, Narutowicz zdawał sobie sprawę, że znalazł się w trudnej sytuacji. Nie stał za nim bowiem żaden z liczących się obozów politycznych. Dlatego na pytanie marszałka Sejmu Macieja Rataja, czy ma 100 tysięcy ludzi bezwzględnie sobie oddanych, odpowiedział: wiem, że nie mam i że ciężki mój los. Wybór kandydata wyzwolenia był dla wszystkich, a zwłaszcza dla najsilniejszego w Sejmie obozu prawicowego, olbrzymim zaskoczeniem. Co więcej, uważano go za tak wielkie zagrożenie, że postanowiono nie dopuścić do zaprzysiężenia nowego szefa państwa, które wyznaczono na 11 grudnia.
Już w kilka godzin po wyborze prasa narodowa oskarżyła prezydenta o działanie w interesie mniejszości narodowych i o świętokradztwo. Narutowicz, deklarujący się w Szwajcarii jako niewierzący, miał złożyć katolicką przysięgę prezydencką. W dniu jej złożenia plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie zajęły tłumy demonstrantów. Miały one nie dopuścić elekta do chronionego przez policję parlamentu Polski. Doszło przy tym do starć demonstrujących z przybyłymi Narutowiczowi z odsieczą, bojówkami PPS-u. Zwycięstwo Gabriela Narutowicza było klęską polityczną Związku Ludowo-Narodowego, największego ugrupowania parlamentarnego. Było klęską między innymi dlatego, że uniemożliwiło w bliskiej perspektywie stworzenie rządu tzw. większości polskiej. Poza tym była to klęska wizji Polski narodowej, jaką głosiła endecja. W prasie narodowej podkreślano, że wybór Narutowicza nastąpił dzięki głosom mniejszości narodowych. Oskarżono Narutowicza o przynależność do masonerii. Podkreślano jego kosmopolityzm, a religijność. Podkreślano, że przez całe życie przebywał w Szwajcarii, że jest człowiekiem znikąd, człowiekiem nieznanym w Polsce. Zamiarem narodowej demokracji było stworzenie takiej atmosfery, która spowodowałaby, że Narutowicz zrezygnuje ze złożenia przysięgi. Stąd między innymi te wielotysięczne demonstracje uliczne. Mimo barykad ustawionych w Alei Róż, jadącemu ze swej willi prezydentowi udało się dotrzeć do Sejmu. Tu, przy demonstracyjnej nieobecności prawicy i po zapewnieniu, że nie składa fałszywie tekstu przysięgi, został zaprzysiężony. Przekazanie mu władzy przez urzędującego dotąd naczelnika państwa odbyło się w Belwederze 14 grudnia 1922 roku. Wkrótce potem premier Julian Nowak wręczył prezydentowi akt swojej dymisji. Tworząc nowy gabinet, Narutowicz sądził, że w ówczesnej sytuacji najlepszy byłby rząd szerokiej koalicji wielu ugrupowań sejmowych. Jednak wobec niechęci prawicy było to posunięcie trudne. Podjął więc próbę zjednania sobie środowisk narodowych poprzez złożenie propozycji objęcia stanowiska premiera Leonowi Plucińskiemu, a ministra spraw zagranicznych swemu konkurentowi Maurycemu Zamoyskiemu. Wspominał mi ojciec o tym, że proponowano mu zmiany stanowiska, bo wówczas, trzeba wiedzieć, nie było ambasadorów, tylko byli posłowie. Minister pełnomocny albo poseł w Paryżu. To samo było dopiero obecnie. Każde maleńkie państewko ma ambasadora. Wówczas dopiero po 28 roku zaczęły być ważne państwa mieć ambasadorów. On powiedział mi tylko, że zaproponowano mu sprawy zagraniczne. Powiedział, to jest dosyć trudna sytuacja, no Bogu dzięki to mnie ominęło wtedy. Nie ominęło go później, bo w 24 roku w rządzie Grabskiego został powołany i wtedy przyjął to. Ale już troszeczkę były uspokojone, sytuacja w Polsce była bardziej uspokojona, bo trzeba powiedzieć, że sytuacja w 22 roku była jeszcze trochę podobna do obecnej. Jak było 28 partii politycznych w Sejmie, znaczy nie w Sejmie, ale w Sejmie i nie w Sejmie, bo nie wszystkie były w Sejmie. Więc to było niesłychanie burzliwe, bardzo trudne stanowisko. Rankiem 16 grudnia, właśnie tutaj w Belwederze, Gabriel Narutowicz, jakby przewidując wypadki następnych godzin, prosił byłego premiera, a jednocześnie swego przyjaciela, Leopolda Skulskiego, aby w wypadku jego śmierci roztoczył opiekę nad jego nieletnimi dziećmi. Następnie po krótkiej wizycie u kardynała Kakowskiego udał się do Galerii Zachęty, aby otworzyć jedną z organizowanych tam wystaw. Po symbolicznym otwarciu ekspozycji wszedł do pierwszej sali i rozpoczął zwiedzanie. Po chwili zbliżył się do obrazu Ziomka, krajobraz zimowy, i stanął naprzeciw.
Padły 3 strzały. Prezydent osunął się na ziemię i skonał. Twierdził, że to jest skandaliczne wytworzenie przez elementy niezrównoważone, jakieś supernacjonalistyczne. Uważał to, żeby pierwszy prezydent, obojętne, kim on był, ale pierwszy prezydent po 123 latach niewoli był zastrzelony przez własnego krajana, przez Polaka, i to człowieka ostatecznie inteligentnego. To nie był jakiś bandzior, nie był. To uważał to za rzecz absolutnie skandaliczną. Wiem, że poszło tam natychmiast, powiedział mi, że depeszę wysłał kondolencyjną tam, gdzie należało, z tego powodu, ale to właśnie nic nie ratuje, prawda? Strzelał 53-letni malarz Eligiusz Niewiadomski. 30 grudnia 1922 roku podczas jednodniowego procesu przed Sądem Okręgowym w Warszawie skazano go na śmierć. Wyrok wykonano w Cytadeli Warszawskiej 23 stycznia 1923. Pogrzeb zamachowca odbył się 6 lutego. Towarzyszyło mu blisko 10 tysięcy osób. Panie profesorze, funkcjonuje taki pogląd, że Józef Piłsudski chciał wykorzystać śmierć Narutowicza dla rozprawy ze swoimi przeciwnikami politycznymi i objęcia władzy dyktatorskiej. Ile w tym prawdy? Czy Piłsudski osobiście, sam nie wiem, ale jego najbliższe otoczenie chciało. Sytuacja w Polsce, w Warszawie była bardzo trudna i wtedy Piłsudczycy, Jedziński, pułkownik Jedziński, wszystkim chciał, żeby Piłsudski na czele wojska wkroczył do Warszawy i zagroził zaraźnie i karał sprawców duchowych. Dzień dobry, panie kongresmenie. Ostrą jako dyktator władzy w Polsce. No i Jedziński dodaje od siebie, że niepotrzebny byłby wtedy zamach majowy. Piłsudski miał wraz od razu. To pokrzyżowało dwóch ludzi. Daszyński, który nie zgodził się na wezwał robotników do Sejmu, i Rataj, marszałek Sejmu Rataj, który zgodnie z artykułem 40 Konstytucji objął władzę tymczasowy zwierzchnik w państwie, mianował gabinet generała Sikorskiego, który bardzo energicznie od razu wziął się do przywrócenia porządku. Takie plany były. Czy Piłsudski osobiście? Bardzo być może. W każdym razie jego najbliższe otoczenie, i to było bardzo blisko do realizacji tego, dlatego że przez kilka godzin w Warszawie, w państwie właściwie nie było rządu. 20 grudnia 1922 roku Zgromadzenie Narodowe przyjęło przysięgę od świeżo wybranego prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Ciało jego poprzednika spoczęło 2 dni później w warszawskiej katedrze.